miłość boską, czy ja wam wyglądam na niewolnika? Nie odpowiadajcie, może lepiej. Zalaliście mnie wiadomościami, żebym obejrzała drugi film Julie. I na początku myślałam, że to po prostu zignoruję. Myślałam sobie, że no już przecież raz o niej mówiłam, że nie ma sensu, że przecież ona już i tak na pewno nie powie nic bardziej odklejonego niż to, co powiedziała tam ponad pół roku temu. No a potem się złamałam. Ale najpierw przeczytałam komentarze. No i to mnie zgubiło jeszcze bardziej, bo komentarze mnie tylko bardziej zainteresowały. No więc obejrzałam ten film. Doch niech wam będzie, skomentujmy to dzieło kinematografii. Więc słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o bardzo, bardzo ważnym temacie, czyli jak być kobietą, jak być kobieca, bo znam niestety i widzę wiele dziewczyn bądź kobiet, które oczywiście biologicznie są kobietami i dziewczynami, ale ich zachowanie i czasami nawet wygląd niczym nie różni ich od facetów. I szczerze dla mnie to są faceci. Julie wjeżdża w nas od razu, w ogóle bez owijania w bawełnę, jak Hekarim na ulcie. Specjalnie do tego filmu założyłam męską koszulkę Kamilka z męskiego działu w sklepie. Zdążyłam już też wspomnieć o Lidze Legend, czyli też stereotypowo chłopskiej rzeczy przecież. Chodzi o to, że przez cały ten film będę farmić punkty faceta, a na koniec zobaczymy, ile zostało jeszcze we mnie kobiety. Bo dosłownie zachowują się jak oni i wyglądają jak oni. I teraz pewnie zadajesz sobie jakieś pytanie, czy ja też? Czy ja też jestem w takim razie facetem? Moim zdaniem, jeśli robisz te błędy, o których będę mówić w tym filmie, to tak jesteś. Słuchajcie, no niestety zmarnowałam tutaj moją szczerą reakcję na to, bo zaryłam w głos, kiedy pisałam scenariusz i teraz nie jestem w stanie tego odtworzyć. Ale no, tyle się teraz rozmawia o płci kulturowej na przykład, no nie? A to wystarczyło po prostu wejść na kanał Julie i w minutę macie odpowiedź na wasze wszystkie pytania. Ja nie wiem, po co ludzie piszą eseje, robią badania, podejmują jakąś działalność aktywistyczną. Ale to jest proste jak konstrukcja cepa. Koszulka męska, jestem chłopem. Kropka, w ogóle po co się tutaj rozwodzić, tak? Bo niestety dużo się teraz na świecie pozmieniało, dużo takich nieprawdziwych rzeczy, nieprawdziwych statementów wyszło do internetu i wyszło generalnie do ludzi. I trochę się zaburzyły te jakieś takie gender roles i dziewczyny zaczynają się zachowywać bardziej jak faceci i przez to jakby nie są nawet traktowane jak kobiety, nie są traktowane z szacunkiem jak serio kobieta z klasą. Moim zdaniem na przykład to jest absolutny skandal, że kobiety robią to, co chcą. Ja bym na przykład tak na wszelki wypadek prewencyjnie wrzuciła je wszystkie do więzienia, bo one stanowią zły przykład i mogą, to po angielsku się nazywa to corrupt, mogą korumpować inne kobiety do takiego zachowania, skażać je. Albo jest też inna opcja, możemy zrobić dla nich getta, one wtedy będą sobie tam siedziały, tytłały się w swoim własnym sosie i nie będą denerwować oczu osób, które jakby są niewinne w tej sytuacji. No i oczywiście, wchodząc do takiego tutaj ekosystemu, podejmując taką decyzję, by stać się chłopską babą, no to też trzeba mieć to na uwadze, że wtedy nikt nie będzie cię traktował z szacunkiem, bo nie traktuje się z szacunkiem takich ludzi. Bo to nie jest tak, że trzeba szanować każdego człowieka, nie. Nie możecie mnie szanować. W ogóle piszcie w komentarzach, co chcecie, nie szanujcie mnie, bo ja się nie szanuję ubierając się w ten sposób, więc ja nie wiem. Szacunek to można okazać tylko prawdziwej kobiecie, a nie jakiejś takiej uzurpatorce. Zauważyłam taki trend, jak już właśnie powiedziałam, że wiele dziewczyn zaczyna się zachowywać jak chłopacy, jak faceci, żeby się gdzieś im przypodobać, żeby bardziej być przez nich, nie wiem, adorowanym, lubianym, bardziej postrzegane, chcą być jako atrakcyjne w ich oczach. Większość z nich jest hetero i szukają, jeśli jakby podoba im się kobieta, która rzeczywiście jest kobieca i się zachowuje jak kobieta. I jeśli zacznie się zachowywać bardziej jak facet, następuje ten efekt, że jesteś traktowana bardziej jako taka ziomalka i po prostu jedna z ziomów. Dosłownie jak następny kolega, następny facet. A tego nie chcemy, bo jesteś kobietą. Powinnaś być traktowana jak kobieta i powinnaś się zachowywać jak kobieta. Prostracja to jest dla mnie kurwa normalnie jak chłop. Co sądzę o prostracjonie? No cóż, naprawdę fajny ziomek. Zajebista męska zabawa. Chyba przyszedł czas się do czegoś przyznać. Kochani widzowie, przerywam milczenie. Nie mogę tego po prostu dłużej ukrywać. Lubię być kumpelą. Oh no! Nie potrzebuję specjalnego traktowania ze względu na moją płeć i po prostu lubię czuć się dobrze i swobodnie wśród moich znajomych. A mojego ukochanego, no który jest głupi prawdopodobnie, że się złapał na coś takiego. Nie wyrwałam na moją elegancję, szyk, kokieteryjność. Wyrwałam na rozmowy o BTS. Dobrze, dobrze to z siebie wyrzucić, jest łatwiej mi od razu. Wszelkie, słuchajcie, oversize'owe rzeczy, jakieś oversize pants, cargo pants,
bluzy, dresy. To są ubrania dla facetów. Damianek, liczysz te punkty dalej, tak? To poproszę osobno za górę i za dół. To są dresy. Dziewczyny, nie wolno oversize, zdejmij! Zdejmij te wygodne spodnie, Monika. Co ty sobie w ogóle wyobrażasz? Nie wiem, wstydu nie ma. Dajcie spokój. W ogóle, czemu to jest w twojej szafie? Szczególnie tutaj mówię do osób plus 16. To są ubrania dla facetów. Wszelkie bluzy, dresy, oversize'owe jakieś t-shirty. No, ja mam nadzieję, że ta bluza to już dawno za bramą, mordo, bo inaczej w moich oczach stracisz bardzo dużo wiarygodności. Tutaj wiadomo, w Polsce nadchodzi jesień, zima, więc trochę będzie z tym ciężko, ale jeśli będzie taka okazja, zakładajmy spódniczki, sukienki, bo to jest coś, czego facet nie założy, więc tym bardziej to pokazuje twoją kobiecość i będziesz wyglądała rzeczywiście jak kobieta. Nie założy. My girl przyszła na świat dzisiaj rano w jakiejś jaskini. Słuchajcie, wszelkie trampki, Air Force, Nike, out. Okej, okay, możesz się zachować na wychodzenie z psem, albo wyrzucanie śmieci, albo wychodzenie rano po chleb do spożywczaka, I don't care. To nie są kobiece buty. To nie są buty dla kobiet. Again, nikt ci tego nie powie, bo każdy zarabia na tym pieniądze, ale Jordan to był facet. Michael Jordan nadal żyje, stara, więc to tak jakby pierwsza rzecz. A po drugie, ktoś ci musi to powiedzieć, więc ja ci to powiem. Straszne głupoty gadasz. W sensie to jest dość oczywiste, gdyż wyśmiewałam każde twoje słowo, ale jakbyś tak potrzebowała takiego jednego momentu, w którym mówię ci to wprost, to teraz jest ten moment. To są straszne kocopoły, co ty mówisz. Z potwornym gównem przyszłaś w tym filmie, przepraszam. Kobieta kobieca ma gładkie, przyjemne dotyku ręce. Punkt poproszę, moje są szorstkie jak papier ścierny, ponieważ wrażenia sensoryczne z kremu na rękach strasznie mnie triggerują i nie jestem w stanie tego wytrzymać. Sorry, not sorry. Następna rzecz, słuchajcie, cera. Ja wiem, że czasami to nie zależy od nas, ale róbcie co możecie, żeby o to zadbać, bo gładka cera to też jest kobieca cecha. Słuchajcie, ja na przykład to, co zauważyłam tutaj w Miami, ja nigdy nie miałam jakichś problemów z cerą. No jak wiecie, pewnie w Miami jest taki trochę wyższy sort ludzi. Nawet nie mam tego tu zapisanego, ale samo wspomnienie mnie bawi tego zdania. No, potwierdzam, miałam przyjemność poznać się z ludźmi z Miami. To jest zdecydowanie lepszy sort człowieka. Pani Ewa pozwala łapiance pić ze swojej szklanki, to znaczy, że to jest dobry człowiek, tak? To się ceni, to się chwali. Ty z Żyrardowa jesteś, ty byś pewnie nie pozwolił. Kochana, lepiej jak ktoś cię nie usłyszy, bo powiesz coś za cicho i później po prostu jak coś powtórzysz głośniej, niż żeby wszędzie być krzyczeć i żeby cię było pełno właśnie przez to, że jesteś głośna. To nie jest domena kobiety. Faceci mogą być głośno, mogą się głośno śmiać, mogą się zachowywać głośno. To nie jest twoja domena jako kobiety. Punkt dla mnie, rże jak konie, jak ktoś mnie rozbawi, and I fucking love it. Jestem ekspresyjna i szczera. Nie chodzi o to, żeby drzeć mordę cały czas wszędzie. Ale bycie naturalnym jest spoko i jeżeli potrzebujesz się zaśmiać tak głośno, że usłyszą cię w pobliskich wioskach, to go for it. Generalnie w tym segmencie Julie mówi o tym, żeby nie być rozwrzeszczaną i tu co do zasady się z nią zgodzę, bo to nie jest przyjemne dla otoczenia, jeżeli ktoś się drze cały czas. Ale zatrzymałam się tutaj jednak, bo pada, że mężczyźni to mogą się głośno śmiać i głośno piłować ryj, a baby to nie. Dlaczego? W sensie to jest tak samo irytujące, jeżeli jesteś gdzieś w miejscu publicznym i drze p***e jakaś kobieta albo jakiś chłop. I to jest tak samo normalne, że głośno się zaśmieje jakiś dziad i głośno się zaśmieje jakaś baba. Czemu baby mają być mniej ekspresywne? Dlaczego mają się hamować? W imię czego mają wstrzymywać swój śmiech? Jak ktoś cię głośno śmieje z czegoś, co powiem, to jest dla mnie komplement. Tym bardziej w ogóle kobieta nie powinna się kłócić z kobietą. To jest, słuchajcie, antykobiece. Jakby my, kobiety, powinniśmy się wspierać i być feminine together, a nie się kłócić i prowadzić jakieś dramy. No, no i sformiony jakby kolejny punkt, bo w tym momencie poniekąd się z tobą kłócę, chociaż to jest takie troszeczkę bardziej śmianko niż... Nie nazwałabym tego kłótnią. Może pół. Poproszę pół punkta za to. W sensie dla mnie, jeśli się kłócisz jako kobieta, to jesteś dla mnie gangsterem z podbloku, który po prostu nie ma co robić w życiu, szuka emocji, szuka dram. Ty za kim byłeś? Ja za JDG. Fuck it up, ty. Dla mnie nie jesteś kobietą i nie będę cię traktować jak kobietę, jeśli nie potrafisz powiedzieć zdania bez jednego przekleństwa. Kurwa, jest takie pierdolenie, w chuj mnie wkurwia, jak ktoś takie pierdoły pierdoli. Stop it, get some help.
zarobione? A tak zupełnie na poważnie, to jeżeli ktoś nie jest w stanie wypowiedzieć jednego zdania bez używania wulgaryzmów, to świadczy bardziej o tym, że ma dość ograniczone horyzonty, a jego sprawność językowa jest dość niska. Też posunęłabym się do takiego zdania, że jeżeli ktoś przeklina cały czas, to świadczy no dość o jego miernej kulturze osobistej. I to nie jest ważne, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Tym, że będziecie sobie wmawiać, że o, że każdemu wypada i że czemu mi nie wypada, a facetowi wypada i ja też będę w takim razie przeklinać. Kobiecie nie wypada przeklinać, facetowi wypada przeklinać dużo bardziej. Znaczy ja też nie lubię, jeśli facet przeklina, ale dużo bardziej mu wypada niż tobie, jako kobiecie. Taka jest prawda, czy tego chcecie, czy nie, że facetowi dużo bardziej wypada przeklinać niż tobie jako kobiecie, ty nie powinnaś. To są bzdury obrzydliwe, dziewczyny. To są mądrości z kącika porad Bravo 15 lat temu. Strasznie mnie frustruje takie stereotypowe podchodzenia do ról płciowych. Czuję ciarki na całym ciele, bo facetowi to wolno mi rzucać. Bo kto tak powiedział? Ty, Julie, dziękujemy za tę opinię. Moja jest odwrotna. Każdy może, jeżeli potrzebuje. Ale to zależy też od sytuacji, w której się znajdujesz, bo jeżeli idziesz na przykład do banku po kredyt i rzucasz mięsem cały czas, no to może to nie jest najlepsze miejsce. Ale jeżeli coś ci się wyrwie przy znajomych albo w jakiejś luźnej sytuacji, to ja nie wiem, jaki jest problem, jeżeli jesteś kobietą. I tak samo, jeżeli jesteś mężczyzną. Mnie skręca od środka, jak widzę na przykład kobiety, dziewczyny wychodzące, nie wiem, z Lidla z 5 turbami, wiecie, obładowane i się męczące. Nie wyglądasz wtedy jak kobieta z klasą. Ani na przykład na lotnisku, jak kobieta nosi 5 walizek i się gdzieś z tym męczy, no. No bo kobieta z klasą, to jeśli mieszka sama, to musi umrzeć z głodu. No bo ja rozumiem tutaj te insynuacje, że jeżeli mieszka ona z kimś, z mężczyzną, no to on jest wtedy jej wielbłądem, tacha te wszystkie zakupy, a ona sobie drobi na szpileczkach wesoło obok niego. Natomiast jeżeli mamy sytuację, w której kobieta mieszka sama, no to ona nie może jeść za dużo, żeby siaty nie były zbyt ciężkie. No kartofle jakieś odpadają, ryż też potrafi być ciężki w dużych ilościach. Na pewno nie może wody pić z butelki, ani w ogóle żadnych soków, to wszystko odpada, bo to jest ciężkie. Kiedy kobieta jest samowystarczalna, kiedy potrafi sobie poradzić w przeróżnych sytuacjach, to znaczy, że nie jest kobieca. Żeby nie było, ja nie uważam, że proszenie o pomoc to jest jakiś wstyd i hańba. Natomiast kompletnie nie wyobrażam sobie takiego życia, w którym jestem cały czas zależna od czynników zewnętrznych i nie mogę sobie sama nic ogarnąć. Słuchajcie, ja kiedyś wielki, bujany fotel balkonowy przytachałam sama. A na studiach, jak byłam, to z moją koleżanką ciągałyśmy wielki konar po całej uczelni. Jak nie miałam samochodu, to z siatami zakupów zapierdalałam jak dzika do domu i żadna z tych rzeczy nie sprawiła, że jestem mniej kobieca. Ja jestem mega dumna z tego, że umiem sobie poradzić, że mogę na sobie polegać. Ja, słuchajcie, to lubię przedstawić w taki sposób, żeby siebie traktować jako taki, wiecie, kwiatek na łące z takimi delikatnymi płatkami, że jak ktoś na niego spadnie, albo coś się z nim stanie, to on się cały po prostu rozpadnie. Tak masz się traktować jako tak delikatna, że tak powiem, istota, dlatego masz się nie męczyć, ani się nie fatygować. To facet ma ci pomóc nosić te rzeczy, jeśli nikogo z tobą na przykład nie ma. Są rzeczy, są wózki, są na lotnisku, są te takie, wiecie, to się chyba też wózki nazywa, którymi możecie przenieść bagaże, nie wiem, w Lidlu czy w innym Carrefourze są wózki do przeniesienia zakupów. Nie męczymy się. Powodzenia w kradzieży wózka sklepowego, jeżeli chcesz swoje zakupy z Lidla dowieźć wózkiem do domu. Podkreślę jeszcze raz, nie ma nic złego w proszeniu o pomoc, jeżeli jest taka możliwość albo potrzeba, ale dbanie o siebie to nie jest banie się przynieść zakupów do domu, bo ktoś cię jeszcze zobaczy z kroplą potu na czole. Dbanie o siebie to jest wiara w siebie, to jest posiadanie w sobie przyjaciela. I w ogóle nie zapominajmy o tym, że istnieją kobiety, które po prostu zawodowo wykonują bardzo ciężkie fizyczne prace. I to nie sprawia, że są mniej kobiece. Wcale. Tutaj ja jestem strasznie wrażliwa na ten temat, o jakieś wszelkie takie zboczone, sprośne żarty w towarzystwie męskim. Słuchajcie, to nie są żarty dla ciebie. To nie są żarty dla kobiety. Jeśli faceci w twoim towarzystwie gdzieś mówią o takich żartach sprośnych, zboczonych, nie szanują cię. I to zawsze będzie domena facetów, zawsze oni będą z tego żartować, nie zmienimy świata, to oni jakby zawsze o tym żartują, to jakby nie jest żaden surprise. Ale to nie jest dla ciebie. A to nie jest tak, że po prostu w różnych grupach znajomych możesz żartować z różnych rzeczy? Że z bliskimi osobami możesz śmiać się tak naprawdę ze wszystkiego? Czy ja osobiście jestem fanką takich żartów? No nie bardzo, bo w mojej opinii one są najczęściej cringe'owe bardzo. Ale denerwuje mnie samo to, że o baba, nie może i chłop może. Na przykład teraz jestem
na biznesie, to wiem, że jak jesteście w pracy i na przykład ktoś, jakiś facet w waszym kierunku rzuci jakieś takie właśnie zboczone, takie sexual żarty, to już jest traktowane jako sexual harassment i za to dosłownie ludzie są wyrzucani z pracy. Nie mieszajmy teraz wszystkich sytuacji w jednym garze, no bo co innego jest sytuacja jakaś ze swoimi ziomeczkami, a co innego jest sytuacja w pracy. To, co przejdzie w jakimś bliskim gronie, niekoniecznie przejdzie w jakimś miejscu publicznym. I to nie jest kwestia płci znowu, tylko jest to kwestia kultury osobistej i szacunku do drugiego człowieka. Zawsze było, jest i będzie tak, że to facet ma się starać o kobietę. Ja już jestem zagubiona po prostu. Zobaczcie, jak te wszystkie porady tych mądrych ludzi z internetu wykluczają się wzajemnie. Ja bym chciała, żeby tych coachów podrywu zamknąć w jednym pokoju z Julie i jej wyznawcami i oni po prostu by tam siedzieli i nikt by się nigdy do nikogo nie odezwał, bo oni by myśleli, jedna i druga grupa, że ta druga grupa ma zacząć. Bo taki coach to ci powie: nie staraj się, pozwól, żeby ona przypełzła na kolanach prosić o twoją uwagę. A potem Julie mówi, że nie, że to facet ma o kobietę zabiegać. Temat kontaktów damsko-męskich jest niezwykle szeroko komentowany. Bardzo dużo się o tym mówi w różnych mediach. Jest tyle porad, jest tyle w ogóle guide'ów na to, jak sobie drugą, nie lubię druga połówka sformułowania, ale już niech będzie, przygruchać. Ale w mojej ocenie brakuje czegoś bardzo podstawowego, czyli przestań pajacować, bądź sobą, po prostu normalnie się zachowuj, bo inaczej wpędzisz w pułapkę albo siebie, albo tego drugiego człowieka, bo jeżeli ten człowiek polubi jakiś fałszywy obraz ciebie, no to potem musisz już tak żyć cały czas, musisz cały czas udawać, albo staniesz się w końcu normalny i ten chłop będzie like, what the hell, w ogóle kogoś innego brałem. Więc ja nie rozumiem, jaki to ma sens za bardzo. Teraz się mówi, że tutaj równouprawienie, że teraz kobiety też powinny się starać o faceta i że wykonywać pierwszy ruch. Nie. Jeśli serio jesteś kobietą, to za nikim nie latasz, nie emanujesz żadną jakąś desperacką energią. Czy możemy odróżnić desperację od tego, że na przykład, nie wiem, zagadasz do kogoś? To jest naprawdę takie potworne, jak jakiejś lasce się jakiś typ podoba i po prostu do niego zagada, podejdzie, zacznie gadać jakieś rzeczy? Nie wiem, ale może zarobiłam punkt, bo do Kamilka to ja pierwsza napisałam. Później Julie mówi o tym, że jeżeli komuś na nas zależy, to się sam do nas odezwie. I to jest prawda. I żeby nie było... Ja nie wspieram czegoś takiego jak nękanie kogoś wiadomościami cały czas i zasypywanie go sobą, no bo to jest chore i tak nie róbcie, bo to ludzie przerażają się czymś takim, ale jak zawsze chodzi po prostu o balans i to nie musi działać tak, że jesteś księżniczką w wieży i teraz ci adoratorzy muszą się wspinać po kamieniach do ciebie. To jest relacja, to jest, że jest dwie strony, no nie? Tak mi się wydaje, tak całe życie żyłam, że mi się wydawało, że relacja między dwoma osobami to są dwie osoby razem, ale nie wiem, może to ja w błędzie żyłam, nie wiem. No, co się pośmialiśmy, to nasze. Ja się bardzo dobrze bawiłam, się zajebiście bawiłam w ogóle pisząc sobie scenariusz do tego, bo Julie nie zawodzi. Ona, ja ją kocham, o, to jest moja, ja ją uwielbiam i ja nie mówię tego ironicznie, ja ją bardzo lubię, bo dziewczyna umie rozśmieszyć. Jakby ja się świetnie bawię na jej kanale. Dajcie znać, co wy myślicie o takich rzeczach, które Julie mówi i czy się z nią zgadzacie, bo może się z nią zgadzacie i to ja pierdolę głupoty i jakby możecie mnie wypunktować wtedy. I tak nie musicie mnie szanować, bo jestem babą ubraną w męski t-shirt, więc jakby nie musicie się hamować w ogóle. Nie no, może troszeczkę się pohamujcie, bo mi przykro będzie. Dziękuję bardzo za oglądanie. W niedzielę pamiętajcie o hotelu Paradise i za tydzień się widzimy w jakimś fantastycznym filmie. Pa, pa.